tej umowie, skoro wyłącza jeden punkt, ewentualnie można to wyłączenie zminimalizować i wpisać tak, żeby mieszkaniec naszego lokalu gminnego za chwilę nie płacił 10 zł z metra kwadratowego za centralne ogrzewanie. Ludzie, no to są proste podstawy każdej jednej umowy. I o tym rozmawialiśmy na komisji, siedzieliśmy bodajże 3 albo 4 godziny, debatowaliśmy i teraz co, mam znowu o godzinie 19:35 znowu 3 godziny poświęcić na to, żeby pewne rzeczy, które powinny być oczywiste, wy powinniście dbać o dobro własnego podwórka, własnego lokalu. Panie inspektor, czy propozycja nasza, którą dyskutowaliśmy z Komisji Budżetowej o rozgraniczeniu tego punktu pierwszego, bo chociaż jak pani przeczytała, że bez tego, no to pytanie moje się to wydaje bezzasadne. Rozmawialiśmy o wariancie, który przekazuje w użyczeniu część działki. Czy mamy mapkę, czy nie wiem, czy znowu płacimy za coś, gdzie pani radczyni siedzi jeden dzień, a później nas, że tak powiem, olewa? No, tam obliczyłam, bo to jest przybliżona powierzchnia, 2,90 płyta wraz z tym terenem, oprócz Sahary tak zwanej, tutaj tej płyty betonowej. No. Dobrze, pani inspektor, tylko Czarnecki tu nie jest najważniejszy. Czarnecki wie, bo był na komisji, rozmawialiśmy. Ci, co byli na komisji, to wiedzą, ale reszta radnych nie wie nawet, o czym my w tym momencie mówimy. Jaki podział, jakie co. Nie można było dołączyć do tego mapki, zmusić swojego pracownika, radcę prawnego, żeby na poniedziałek było przygotowany, niech zajmie się tym w niedzielę, jak nie ma czasu, i zmusić go do pracy. Czy to jest takie trudne? Albo ewentualnie wycofać to z sesji, bo to jest materiał nieprzygotowany. W tym momencie to jest nie do zaakceptowania. Panie inspektor, ja tutaj zgłaszałem pani z biura obsługi rady, żeby wszystkie, które pani inspektor czy pani Kucińska sporządzacie uchwały odnośnie wynajmu dzierżawy, żeby do każdej tej uchwały była obrazująca dołączona mapka. Ale ja mam gdzieś tutaj. Ja rozumiem, ale żeby radni mieli. Panie przewodniczący, mogę pytać. Ja napisałam wcześniej uchwałę, ona dotyczyła całej powierzchni, tak wcześniej to było robione i dlatego mapka nie była robiona, bo wszyscy wiedzą, gdzie, że na tej działce znajduje się no to już tak na, boisko. Może akurat odnośnie boiska, to wiemy jak radni, a tam gdzieś inne to prosimy, żeby było, bo wcześniej, jeśli pani nie było, tam też jakiś wystąpił problem. Dziękuję. Kto z Państwa? Pan Radny Matejski, proszę do pani. Proszę Państwa, o czym my mówimy, Panie Daniel? O jakim lokalu? Lokal to miał być opomiarowany, bośmy w styczniu zwrócili uwagę Pani Irenie Stańkowskiej. Pamięta Pan? I Pani Krucińska przyszła i powiedziała, że opomiaruje wójt gmina lokal, żeby z licznika płacili. Ile wyciągnął, tyle zapłacą. A my teraz co mówimy, że jakie umowy? Co nie, to już nie jasne, Panie Marku. Lokal jest opomiarowany. Już jest, tak? Tak, czyli będzie wiadomo, ile gigajuli w danym okresie zużyje. Chodzi o stawkę gigajula. No to będzie dla całej gminy ustalona stawka. No nie. Tamten lokal nie jest z kotłowni osiedlowych, więc on de facto bez żadnego papieru dodatkowego nie podlega tym rozliczeniom, co się. Czyli stawią sobie ustali, że masz tyle zapłacić. Już przytaczałem przykład, zatrudnię sobie kotłowego, który będzie miał 10 tysięcy brutto. Bo będzie nie wiem, moim bratem, moim szwagrem, moim kimś tam, na przykład z rodziny. I wyliczę mam takie koszty gigajula, że będzie to kosztować nie 80-90 zł, jak jest na osiedlu, tylko na przykład 300 zł. Rozumiem. I szybciej się wyprowadzi. Bez zabezpieczenia. Szybciej się wyprowadzi. Otóż to, szybciej się wyprowadzi. Tylko czy na tym zależy, żeby zostawić mieszkańca naszej gminy na pastwę, widzimy się kogokolwiek. Ja tutaj nie przytaczam, że ktoś ma złe intencje, ale może tak być. A może to za chwilę szantaż, dajcie mi 50% inkasa. Pewnie to podwyższam lokal i będziecie mieli skargę mieszkańca. To jest proste. Następne pytanie, panie przewodniczący. Proszę panie radny. Ja mam taką propozycję, szanowni państwo. Słyszeliście problem pana Damiana Tomczyka, Zalesi. Dlaczego my mamy płacić obcym boiskom za wynajęcie przez nasze zespoły? Dlaczego pożeł nasz klub czy nasz teren nie może zarobić albo udostępnić boiska, jeżeli nie mają wykończonych boisk w Zalesicach i w Rudzie, żebyśmy my zarobili, a nie żeby rada przeznaczała pieniądze, żeby obca gmina zarabiała
na naszych chłopakach, którzy grają na stadionie obcej gminy. I teraz się zastanawiam, czy orzeł nie może się podzielić tym stadionem na dla grania mecze przez Rudę, nie ma pana Damiana, ale to mówię ogólnie, Rudę za Lesicę. Bo dlaczego my mamy gminny klub, nasze tereny, nasze boisko, nasze trybuny, bo nie zgadza się tu z panem wójtem, bo pan wójt doczytał tylko do tego miejsca. A w nim lokalu mieszkalnego, i teraz wyłącza się, z wyłączeniem zajmującego się w nim lokalu mieszkalnego, trybunami oraz bieżni. Czyli co, wyłączamy lokal mieszkalny, trybuny, bieżni. Ale widzicie, jaki jest problem? No przepraszam, bo ja mam taką umowę, ja nie jestem w komisji budżetowej, ja ci tam zaznaczam i pytam, i pytam. Jeżeli to pytanie było, to proszę się nie denerwować. Co i szanowni państwo radni, mieliśmy zmienić samą systematykę i działalność finansową klubu. Ja mówię o klubie, budynkach, powierzchni i targowisku, nie o klubie stowarzyszenia. Ludzi. Żebyśmy my dawali dotacje, czyli jak oni zbiorą pieniądze, to staną od nas dotacje. Bo my nie możemy prowadzić jako gmina, tak? Już to cały czas tam mówią, ale inni ktoś może prowadzić. To ja chciałem, żebyśmy w tej umowie i w porozumieniu i w tej uchwale zawarli, że klub zbierając z rezerwacji i z inflasa pieniądze wszystko oddaje gminie. A my dopiero dotujemy nasz klub, jeżeli to ma być nasz klub. A jeżeli nie, to dlaczego nasz klub, a dotacja pieniądze innych osób? No dlaczego? Klub jest nasz, powierzchnia nasza, ziemia nasza. To i pieniądze powinny być nasze. Jeżeli nie, to trzeba ogłosić przetarg, żeby coś to wziął i prowadził. No bo jak to będziemy się bujać z tym stadionem 24 lata już? Wiem, poprawiły się śmieci. Poprawiły się śmieci, bo nawet człowiek chodzi po południu i sprawdza, jak szybko sprzątają, bo widziałem w tą niedzielę, jak z kościoła wracałem. Pewien pan chodzi i sprawdza, zabiera te śmieci. Poprawiło się już trochę, ale proszę państwa, może się tylko poprawiło na czas umowy. Także nie dajmy się, zapiszmy te zapisy, bo gmina nie ma pieniędzy i my wtedy będziemy te pieniążki, na co tu będzie potrzebował, udokumentuje, damy. Masz, zebrałeś tyle, wtedy będzie zależało dużo zebrać, bo można będzie więcej dostać. A tak to pan Karol się zadał pytanie, ile zebrano przez te miesiące koronawirusa, to tak od czasu do czasu działa. I w takiej ilości osób tak dało się wyszła pani skarbnika. No właśnie, no ja też chciałem, ale się dowiedziałem, pani skarbnik wychodzi, jak ja zaczynam mówić. No i po pierwsze, te mecze, żeby grała Ruda i Zalesica, jeżeli nie mają gdzie, dopóki nie będą miały swoich boisk, bo to są nasze kluby. I dlaczego my, Rada, nie mając pieniędzy na żłobki, na przedszkola, na inne rzeczy, mamy płacić innym gminom za wynajęcie boiska? Po drugie, zbierać całe pieniądze z dotacji, czyli z rezerwacji i z inkasa i dawać na klub, jeżeli prowadzi naszą młodzież, odpowiedniej kwoty zapotrzebowania na faktury i tak dalej, na to, co ten klub robi. Bo to jest nasze boisko, nasz klub, a stowarzyszenie jest nie nasze. Ja chcę jakieś osoby sobie założyć stowarzyszenie. Takich stowarzyszeń w Polsce jest dużo, bardzo dużo. Można wejść w KRS, rejestry i poczytać. No i wszystkie są rakiem i samorządem. Tak jest, no. No i każdy by chciał takiego raka mieć. No. I tutaj właśnie nie rozumiem, to tak, pan już wytłumaczył danym, że te prace targowiska, no to coś tam jest zapisane. Czyli ja się zdziwiłem, dlaczego trybun nie chcą, a targowisko chcą. Nie, panie radny. Mogę? Nie, no ja jeszcze dokończę, panie wójcie, i już, bo to dla mnie było bardzo dziwne, bo w poprzedniej umowie była też jej kasa, była ta dotacja napisana. A tu tak, uchwałę przegłosujemy, umowę użyczenia, a resztę szczegóły wójt napisze, z klubem, z panem Ryszardem. Pan Ryszard przyjdzie wtedy, bo będzie miał czas, usiądzie sobie z wójtem i napiszą co chcą. Nie, no to co nam Czarnecki powiedział? Najpierw proszę nam przedstawić co chcą. Pan Ryszard może będzie miał więcej czasu wtedy. My przeczytamy i podejmiemy uchwałę i umowę użyczenia, a nie od tyłu strony. Później się dowiemy, że no ale państwo się zagłosowali, no tak jest zapisane. No. Już nie można nic zmienić, no bo... No i tak będzie w kółko, to samo w kółko się dzieje. Tutaj muszę zabierze głos przewodnicząca Komisji Budżetowej pani Agnieszka Włoskowicz. Panie Komisarzu, ja chciałam zaznaczyć, że tak było przygotowany ten przekaz, żeby ktoś z zarządu Orła stawić się na sesji. Było też powiedziane, że będzie przesunięty ten punkt, jeżeli będzie z drugiej strony. Na komisji stosowano też wniosek, w którym występujemy o oszacowanie, ile będzie kosztować zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu z przystosowaniem pod targowisko. I nie wiem, tutaj na tyle się rozeznałam po prostu, to nie wiem, czy to ma być w drodze jakiegoś ogłoszenia, o zapytanie, ile by jakaś oferty, żeby wpłynęły.
ile by nas kosztowało przekształcenie to, tego terenu pod targowisko, tak jak jest to w innych gminach. Dziękuję. Ale pani dziewczynka, jak pani się zapatruje na ten mój pomysł, żeby te nasze kluby grały na naszym boisku, żeby płaciły nam te pieniądze. Nasze pieniądze na nas. A tak to my będziemy wpychać nasze pieniądze do Milowa, do Trabnic, bo się drzeleta. No tak, ale tutaj, jeżeli mogę, pani przewodniczący, z tego co ja pamiętam, radny Tomczyk mówił, że wiecznie był problem po prostu z tymi terminami, że tam się zbiegały, jak po prostu to się wyporowało, że mecze były i oni tutaj nie mogli wejść na ten, dlatego po prostu korzystali z tych wojsk w innych gminach i dlatego nie korzystali z Orła, że mieli jakąś ograniczoną dostępność terminową, powiedzmy. Czy to była hala, czy to było wojsko, z tego co ja pamiętam. No nie wiem, jak to teraz wygląda. Oni w ogóle się ubiegają o to, żeby prowadzić te rozgrywki. Ale pani rządząca, Orzeł ma wojsko terminowe i do gry, a inne kluby nasze nie mają nawet do gry. Czyli nie eksploatowane jest tak to wojsko do gry na mecze, bo ma terminowe. Czyli można by się było podzielić, dopóki te boiska zostaną wiecie, wyprostowane, no to chyba nie będzie taki długi czas, bo pan wróci, postaramy się, postaramy i zrobimy to wojsko wróci, wtedy za Lisicę Ruda będą sobie grali w Rudzie, a Orzeł będzie sobie grał dużo. A tak to my będziemy wynajmować powierzchnię boisk w innych gminach i płacić z tego, czego nie mamy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, jeżeli mogę. Panie Kucie, chciałabym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, czy będzie po prostu wystosowane to zapytanie, żeby oszacować, ile by kosztowała ta zmiana zagospodarowania przestrzennego w terenu. Chciałabym tylko dodać, że takie zapytanie już padło, zdaje się, w tej sesji o oszacowanie tej obwodnicy w Ceninie, ile będzie kosztowała zmiana studium podatkowe. To już było kilka miesięcy temu. Czy 3 kwartały gdzieś już? Dziękuję. Jak czy zrobiono coś? Ale ja czy pan powiedział, pan Zielonka wydaje się. Ale czy pan był pierwszy? Ale Adam był pierwszy. Ale odpowiedzi nie było, przepraszam. Proszę panie przewodniczący, odpowiedzi nie było. Okej, tam było dobra. Proszę pytanie. Tak. Zaopiekujemy się, było już oszacowanie, będzie pani Basia tutaj za chwilę i ona pamięta, otworzy tam pana. A pani mówi z tą propozycją, żeby te kluby mogły tu grać, dopóki nie zrobią sobie porządku u siebie, a nie żebyśmy wydawali pieniądze w inne gminy inwestowali. Ja nie mówię, że nie chcę. No tak, ale słyszał pan, że najlepiej jak jest jeden gospodarz i później... Ale to nie będzie gospodarz, to tylko będzie miał użycie na boisko, bo to jest nasz klub. Gminny się nazywa i nasz teren. To jeżeli jest Ruda naszą miejscowością, to mi się wydaje, że powinniśmy też o Rudę zadbać, o Zalesicę. Dopóki nie uporządkujemy tego stadionu w Rudzie, przecież to ile będzie trwało? Rok, może góra, może tylko Ruda i Sierpnia. No i chyba będzie już dobrze zrobione w tej Rudzie, no nie? No bo te środki wolne są, popisaliście punkty, ile trzeba dołożyć, dołożymy, zrobimy i będzie w problemie. No. Nikt nie chce tu złośliwie na Orła. Pan najlepsze to by, gdyby Krajolo, biorący pożyczenie, gdyby był obecny, to on by powiedział, przez jakie są możliwości. Bo my możemy mówić, boisko do południa, ja wiem, że jest wolne. Tak. A po południu? No ale mamy sobotę, piątek, niedzielę. Możemy dobrze, ale panie radny, a po południu? Ja nie wiem. Biorący pożyczenie, on ma z tym plan. Prawda? I musimy się wysłuchać z drugiej strony, bo jeżeli my mamy coś dać, i jednocześnie powiedzieć, że dobra, ale to ten klub to musi być w ten piątek. To ja nie chciałbym tego tak przeczytać. Nie, pan sobie tu zastrzegł w tej umowie, że gdy będzie potrzebne wojska, nawet się nie zgłosił w ciągu 2 tygodni, to klub i tak musi udostępnić gminie, bo coś nagle wypadło. A to możemy zaplanować, bo pan Tomczyk czy pan Zalesic będzie wiedział, kiedy mecze grać, wyprzedzenie, tak? To jest łatwo zaplanować. Wiem, o co chodzi, panie Marku, dziękuję za zabranie głosu pana radnego Zielonka. Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, panie wiceprzewodniczący, ja tak przysłuchuję się cały czas, tak zastanawiam się, do czego nasza dyskusja zmierza. Pytanie do zarządu gminy. Czy robicie sobie państwo jakieś notatki? Czy co? Notatki, czy sobie państwo robicie? Czy możecie państwo pokazać się notatkami z komisji rewizyjnej, na której te wszystkie elementy padły? No bo nie jest nagrywana jeszcze do tej czasu. Czy macie państwo takie notatki? Co trzeba robić? Jakie jest oczekiwanie komisji budżetowej? Przepraszam, tak? Mam rację. Przepraszam.
Komisji Budżetowej. Czy macie Państwo zapisane, co trzeba zrobić? Tak, rozmawialiśmy i w tym momencie... Pytam, czy macie Państwo zapisane, bo to, że rozmawialiście, że odpadło już wielokrotnie. Więc jeżeli macie Państwo zapisane, to oczekiwałbym tego, przynajmniej tak zdroworozsądkowo myśląc, że biały człowiek, przepraszam za to określenie, ale taki, który myśli kategoriami zero-jedynkowymi, to w jakiś sposób dąży do tego, żeby coś zrobić. Kieruje się wtedy swoimi narodkami. Po to je robi. Panie Czerwiecki, robi Pan notatki? Czerwiecki, robi Pan notatki? Na każdy uchwale. Właśnie. Każdy normalny człowiek robi notatki. Dlaczego Państwo nie szanujecie tego czasu, który dostajecie w prezencie od radnych? Dlaczego nie zapisujecie tych pomysłów, które radni mają? Po co? Bo są złe z założenia? Bo pochodzą z drugiej strony? To proszę, jak wygląda ta Wasza strona, sypiąco pomysłami z każdego rękawa. Dzielimy się z Wami wszystkim, co mamy najlepsze. Mówimy nawet czasem, jak to zrobić. A Wy co? Macie cały czas to głębokie poważanie. I przychodzi Pani Inspektor i mówi nam, że zrobiłam umowę tak, jak była poprzednio. A ile razy rozmawialiśmy, że ją trzeba zmienić? Ja rozumiem, najprawdopodobniej... Ja mówię o tej umowie? Najprawdopodobniej otrzymała Pani taką dyspozycję od swojego przełożonego. Więc jeżeli chodzi o kwestię teraz... W którym kierunku my zmierzamy? Wcale nie pokazała Pani nam. Nawet wiceprzewodnicząca. No po co my o tym pozwalamy? Rano powinien wiceprzewodniczący dostać informację. Nie mam umowy, proszę o usunięcie punktu z porządku obrad. Koniec, kropka. To czy tak postępują normalnie ludzie, którzy szanują swój czas? Ale proszę Państwa, co się to jest spowodowane, że tak, Pan mecenas może zaopiniować, i on te rzeczy nam podpowiada z tymi drogami i tak dalej, z tym sklepem na Wierzbicy, a Pani mecenas, no nie wiem, to może Pan mecenas jak zaopiniuje to? Panie Marku, jeżeli mogę zakończyć, bo kwestia związana z opinią mecenasów w tej gminie, w tej radzie, no, wiemy, to jest długo. Wiecie Państwo, pan Leśniewski jest już naszym kolejnym mecenasem, bo żaden poprzedni nie sprostał naszym oczekiwaniom. Po prostu. Bo wcześniej czy później sprzedało mu krzywe opinie. Tak było? Mówił to, co było wygodne dla urzędu. Ja rozumiem, nie gryzie się ręki, która karmi. Ale praworządność jest cechą najważniejszych ludzi. Takich, którzy później nie będą się wstydzić. Jeżeli chodzi teraz o kwestię tego, co się dzieje w zarządzie gminy, to Państwo straciliście, po pierwsze, straciliście rezon, bo już nie wiecie, w którym kierunku biegniecie. To jest po prostu docel noży. Owczy pęd w tym momencie się zrobił. Przynosicie na sesję, jedna sesja i kolejny bał. Kolejna uchwała, która wymaga teraz korekty i zastanowienia się nad tym, co trzeba zrobić. Państwo już nawet nie wiecie, co macie odpowiadać, bo po prostu nie mówicie nic. Milczenie jest wymowne. Ale z drugiej strony, jak miałem usłyszeć kłamstwo, to szanuję to, że przynajmniej nie kończycie. Więc proszę mi powiedzieć, dlaczego kolejny raz musimy o tym rozmawiać? W dalszej części znowu są uchwały o najmie lokali, o działkach. No to co mówiłem, że najpierw to będzie. I znowu one mają taki sam kształt. I co Pani powie, Panie Inspektor? Że zrobiłem tak, jak ostatni były. Ale o jaką uchwałę Pan? O kolejną uchwałę, która jest w porządku obrad. Czy tak jak nieograniczony, nie ograniczony? Ale to nie było pytania, teraz zaraz wyjaśnię. Dobrze, to poczekamy. Jesteśmy cierpli. Kiedy to się w końcu skończy? Proste pytanie. Kiedy? Dziękuję. Dziękuję za wybranie głosu, proszę Pana radnego Lacha. Dziękuję. Prawda mówiąc, jeżeli chodzi o umowę użyczenia, to przeczytałem mniejsze zdanie, mi się leciało, czy tak dalej. Jest tutaj napisane, że gmina reprezentowana przez Pana Wójta i dalej mamy urzędującą gminnym klubem sportowym. Krew człowieka po prostu zalewa, jak słyszę taki farmazon. To nie jest gminny klub sportowy, bo gmina nie ma nic do zarządzania tym klubem, więc nie jest to gminne. To po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Istnieje takie pojęcie w bankowości zarządzania ryzyko operacyjne. To jest coś, co jest pewnikiem generowania straty, jeżeli któryś z tych czynników się spełni. Jeżeli my, jako Rada Gminy, dajemy
Tutaj nie ma tej informacji, ale w pierwotnej wersji stowarzyszenie chciało na 10 lat. Na 10 lat umowę najmu do naszego największego kapitału, jakim jest parkowisko, no to ludzie, kochani. Wszystkie samorządy zmagają się z problemami stowarzyszeń. Są to kluby klasy okręgowej, ale są nawet i kluby ekstraklasowe. Tutaj na przykład może być bardzo bogate miasto turystyczne Kraków, gdzie po prostu prezydent Majchrowski, jeżeli Wisła Kraków powiedziała, że no słuchajcie, my nie mamy pieniędzy, żeby wam... jesteśmy Wisła, chcemy grać w Krakowie na stadionie. Co on powiedział? To jest wasz problem, wy nam płaccie za to, że wy chcecie tam grać. Bo to jest wasza sprawa. I teraz, my teraz my płacimy. Chodzi mi o jedną rzecz. To znowu wraca. To znowu wraca. Mamy tutaj informację. Pismo z dnia 22.04.2020 wpłynęło od Orban. Pięknie, super, ja rozumiem, koronawirus. Mogło się coś odsunąć. Ale no Boga, to nie wyskoczyło jak Filip z Konopi znowu, tylko był rok. Był rok na to, żeby przedstawić plan, jeżeli chce się coś wziąć na 10 lat, to ja wymagam od kogoś takiego planu na te 10 lat. Co ja tam zrobię, kiedy ja to zrobię, za co ja to zrobię, czy mi w tym pomożecie, w którym miejscu ma być drużyna, a co otrzymujemy? Kolejne roszczenie, nie poparte żadnym planem, to na litość boską, o czym my tutaj koledzy, koleżanki rozmawiamy. W tym momencie należy ten punkt odrzucić. Ja o zachowaniu prezesa dzisiejszym, że był tutaj i stwierdził, że on nie będzie w ogóle marnował nas czasu, czy może nie tak powiedział, nie chce nic sytuować, nie ma czasu po prostu dla nas, albo jest za późno, jak pani Marzena powiedziała, no to już zostaje bez komentarza, bo jeżeli ja coś od kogoś chcę, to idę i mówię o tym, rozmawiam. I staram się. I staram się, a nie. No to muszą dać. Myślę, że należy zamknąć obrady na tych punktach. Nie ma drugiej strony, jest mowa niedoprecyzowana, tak jak było poruszone na komisji budżetowej, tak więc no, ten punkt nie będzie realizowany. Panie radny, jak pan wójt wycofa, no to nie będzie, jak nie to głosujemy. Jedna jeszcze tylko uwaga na przyszłość, gdyby jakaś miała powstać kolejna akcja. Jest tutaj w tym punkcie piątym jest tak. Jest zdanie, które mówi, że o danym biorącym do używania oświadcza, że na terenie danym wypożyczeniu mniejszą umową prowadzić będzie działalność statutową klubu sportowego. Ja domyślam się, że działalność statutowa może zostać zmieniona, bo statut może sobie walne zgromadzenie przyjąć jakiś inny i to jest dla nas też pewne niebezpieczeństwo. Bo nie wiemy, co tam będzie robione. Dlatego powinno być ten, że na działalność sportową. Nie na statutową dowolną, bo może tak się dla bydła cokolwiek, tak? A my na tym trawniku, który jest po środku, a my tego nie chcemy. My mamy wziąć to najgorsze, ale my nie mamy o wycofanie tych opłatów rządowych. Była kiedyś, pamiętacie państwo, pani J się nazywała w Polsce w rządzie. Lub, no wiecie o co chodzi, zostało. Jedna literka, jedno słowo i wymieniło. Panie wiceprzewodniczący, proszę bardzo. Proszę nas chronić jako radę. Bardzo pana o to proszę, przed takimi bublami. Chciałbym, żeby był pan pierwszym takim firewallem, który będzie nas tutaj trzymał z daleka od takich głupich pomysłów zarządu gminy. Bo to jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne przyjść i przedstawić. To dziecko na końcówkę bardziej przychodzi przygotowane. Wiecie państwo, wiele razy widziałem, jak na spotkania biznesowe w poważnych firmach przychodził ktoś i był przygotowany. Od razu było widać. Spotkanie było krótkie, rzeczowe i zawsze miało jakiś cel. I wszyscy rozumieli, o co chodzi, o przekaz. Każdy miał jasność. A jak przychodził ktoś, kto nie wiedział, co powiedzieć, to zajmował czas pozostałego. Przykro mi, ale dziś zajęliście państwo kupę czasu nam tu wszystkim, przynosząc buble do głosowania. I pan wójt jeszcze ma odwagę powiedzieć, powinniście przyjąć. Tak pan powiedział o ustawie o uchwale budżetowej. Dziękuję bardzo. No dlaczego ja powiedziałem, nie chcemy pieniędzy, to po co uchwała? Zamykam dyskusję nad tym punktem. Panie wójcie, czy pan komisarzu przybiera się do wniosku formalnego właśnie zdjęcia z porządku obrad? Wycofajmy ten punkt. Spotkamy się jeszcze w tym miesiącu ze wszystkimi stronami, tylko na tym jednym punktem. Tylko moja sugestia jest taka, nalegam, żeby były zainteresowane strony robią, bo to jest naprawdę brak szacunku. My możemy, nie musimy.
To nie my chcemy coś od stowarzyszenia, to stowarzyszenie chce coś od nas. To jest brak szacunku, że nie ma ludzi odpowiedzialnych za to. Jeszcze tym bardziej, że same 10 lat. Bardzo mi przykro, to jest nie do przyjęcia. To biznes plan jest potrzebny. To jest, no masz rację. Biznes plan, bo to jest firma porządna, no, 10 lat. To... Generująca największa kawałka w gminie. A my nie mamy pieniędzy, proszę Państwa. Dobrze, właśnie, jeszcze moment. Pani skarbnik, ma Pani tam informację, którą wziąłem? No i ile nam się tam udziela? Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Radne. Od 1 stycznia do dzisiejszego dnia wpłynęła kwota z opłaty targowej 85 647 zł. Prowizja wypłacona do tej pory, od stycznia do dziś, to jest kwota 21 382 zł. To orzeł wziął. Z tym, że Państwo pamiętacie, że była między czasie, chyba bodajże do 11 marca, było to 30%, 11 marca 20%, tak jak weszła w życie uchwała, którą Państwo podjęliście. W gminie zostało 64 265 zł z tej opłaty targowej. 10% od całej opłaty targowej to jest kwota 8564,70 zł. 70 groszy. I za to możemy coś tam na. Dziękuję bardzo, panie skarbnik. I to jest, szanowni koledzy, informacja dla was, że my od marca zaoszczędziliśmy na inwestycje na terenach klubowych więcej niż stowarzyszenie przez 10 lat. Dziękuję bardzo. Przy stanie takiej pandemii, tak? No, dziękuję. Przechodzimy do punktu 11 dzisiejszego porządku obrad, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości, na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Dziedzica na stanowiącej prawo użytkowania osób fizycznych, projekt numer 6. Proszę o zreferowanie pani inspektor Obyżałek. Podają nam więcej. Parę lat wstecz właśnie właściciele, obecni właściciele działki 1330/23 wykupili drodze przetargu. Proszę pani inspektor do mikrofonu. Do mikrofonu prosimy. Właściciele działki 1330/23 i sąsiedzi nie ma podanego numeru, ale z mapki tam wynika. Kupili dwie nieruchomości od gminy w drodze przetargu nieograniczonego. Część drogi gminnej, która tylko się nazywa drogą gminną, w istocie rzeczy jest zarośnięta. Rolnicy nie korzystają, nikt nie korzysta z tego kawałka i przegradzała jak gdyby dwie nieruchomości. Ta droga, z której nikt nie korzystał, zakrzaczone było. Rolnicy sobie zrobili w innym miejscu, właśnie w tym miejscu, gdzie była wydzielona ta działka 1330/23. Ponieważ ci Państwo budowali tam no, halę taką przemysłową, prowadzą działalność przemysłową. To jest w Grudzie, tak? Nie, widzicie tutaj przy obwodnicy, że tak powiem, po lewej stronie, jak się wjeżdża na obwodnicę, prowadzą działalność przemysłową i chcieliby właśnie zamienić ten kawałek drogi, która w istocie rzeczy nie jest drogą, na właśnie ten kawałek wydzielony 1330/23. Myśmy zrobili podział. Droga wynosi 795 metrów kwadratowych, natomiast ten kawałek, który Państwo chcą nam oddać, jest powierzchnia większa, 1465. Także my jak gdyby korzystamy, tak? A to będzie stanowić zamiast tego kawałka drogi właśnie tą dojazdową. Ale panie przewodniczący, słuchajcie Państwo, pierwszy raz się spotykam z tym, że ktoś chce nam dać więcej niż chce nas wziąć. No przykład forma przed chwilą, tak? Były rozmowy prowadzone
Ale czy to nie jest jakiś postęp, pani inspektor, bo zakrzaczone są brasia, dają dobre. Nie ma tego ropy. Nie ma ropy, co złotać? Co proszę? Są panowie, co ma przyjęte. Zakrzaczone biorą, dają puste. Nie można tylko mniejszej wydzielić, ponieważ tam jest obowiązuje, mniejszej wydzielić, ponieważ tam jest obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. I no, a czy my z tej działki będziemy mieli pożytek lepszy niż z tej swojej zakrzaczonej? Z tej, co nam dadzą. No, ale gdzieś tam ten tak będzie to uregulowane. Ale ja myślę, że tą drugą działkę, jak dostaniemy, gdzie będziemy wycierać krzaku, to też się zakrzaczy. Tak, no bo to pani powiedziała, że to droga gminna, czyli my nie wycinamy swojej drogi. Dlaczego akurat, skoro jakby rolnicy korzystali z tej drogi w całości, to by ona nie zarosła na pewno. No szkoda, że wizji lokalnej nie ma, bo byśmy zobaczyli. Po prostu skrót, rolnicy zrobili sobie skrót, bo każdej gminy... No tak, bo przez krzak nie będzie jeździć. Ale kiedyś nie było krzaku, tak? Zrobili sobie skrót z osiedla, to jest bliżej właśnie tą działką 1330 łamane przez 23. Który to rolnik z osiedla jeździ na swoją działkę? No, ten co działkę. Od strony może źle się wyraziłam, od strony osiedla. Słabo, tak. Ktoś z państwa chce zabrać jeszcze głos? Pan radny przewodniczący. Mam pytanie, panie inspektor, ten przedsiębiorca jest naszym formicznym podatku? Czy co? Jeszcze raz. Czy ten przedsiębiorca jest naszym formicznym podatku? Może firma jest zarejestrowana gdzie indziej? Nie wiem, co trzeba by spytać. Dlaczego? Nie wiem na ten temat. Dobrze, i drugie pytanie. Kto będzie ponosił koszty sądowe i notarialne przekształcenia tych działek? To znaczy, byśmy zapłacili za podział, a koszty notarialne, no to w sumie oni są zainteresowani tego. No, ile zapłaciliśmy za podział? No ja nie pamiętam, na tyle umów, co piszę. Musiałabym dotrzeć do umowy, ale na pewno, że gdzieś rzędu około 3 tysięcy nie wiem. No a my chcemy tą zamianę, czy przedsiębiorca chce tą zamianę? Tak, rozmowę prowadzone z pana wójta. Jeżeli działka faktycznie jest ona zajeżdżona, to łączymy niejako dwie rzeczy. Po pierwsze, przedsiębiorca ma scalony grunt, a więc może to na tym robić, to co ja rozumiem i to jest... A druga rzecz, my już nie ciścimy, tylko mamy to, co jest faktycznie zajeżdżone. Dobrze, okej. Okay. Wszystko się zgadza. Przedsiębiorca chce tą działkę, daje dwa razy więcej. Bardzo dobry układ. Tylko chodzi jeszcze o koszty tego układu. Według mnie, jeżeli to przedsiębiorca chce, to przedsiębiorca będzie ponosić wszelkie koszty z tym związane. W tym momencie my zamieniamy i my już poniesiemy koszty 3000. My tego nie chcemy, tylko przedsiębiorca chce. Nauczcie się być, że tak powiem, właścicielem, asertywnym swoich dzieł. Swoje gminy. Pozycję właściciela. 3000 niby mało, niby dużo. Dla tego przedsiębiorcy pewnie mało. Dla nas w naszym budżecie każda złotówka się zaczyna liczyć. Także ja bym prosił o doprecyzowanie jeszcze tutaj tych kosztów do tej uchwały i jedziemy dalej. Może ja mam pytanie pomocnicze do pani inspektor. Pani inspektor, powiem tak po chłopsku. Daje nam więcej, jakby to pani przeliczyła mniej więcej na ceny działek. Ile musielibyśmy za taką powierzchnię działki dać, gdybyśmy chcieli do tego przedsiębiorcy kupić? Ja, pani radny, ja powiem, że ta osoba chciała, żeby wydzielić normalną drogę po 6 metrów, ale plan zagospodarowania nie pozwolił, bo to jest podział, powstaje nowa działka. Nieważne, że akurat my to będziemy traktować jako drogę i parametry tam w planie były minimum 18 metrów szerokości. I dlatego powstała większa działka. Nie dlatego, że tamta pani chciała, czy my chcieliśmy, tylko tak wynikało z planu zagospodarowania. Nie można było wydzielić mniejszej działki. Ale może przedsiębiorca nie chce się to układać, bo mówi tak, daje im działkę 2-3 razy większą, to też chcą.
Niech biorą i się cieszą. Marek, ale to jest działka niezbywalna, bo to jest droga. Ona nie jest zbywalna. To nie jest droga. Więc to jest kwestia tylko zamiany miejsca, gdzie drogi, jeżeli już rozumiałem, muszę poprawić. Czy droga była pierwotnie zaplanowana, ale już de facto jej nie ma, na miejsce, gdzie droga jest, szerzej, bo to mamy jakby sytuację, która jest związana z planem gospodarczym. Nie, no ale ja tu wracam do wypowiedzi pana Czarneckiego, radnego, bo... No bo 3000 już mi na podeszła koszt, tak? Ale to jest inna sprawa. Rozdawać stracią dalsze. Festiwale imprezowe. Nie, no ale panie radny, może jak pani inspektor mi udowodni, to i tak. Pani Matejski, tyle metrów nam dają. Metr to jest 100 zł. I my byśmy musieli za tą działkę, co przedsiębiorca nam daje, zapłacić 2000 zł. A za naszą by nam musiał tylko zapłacić 2000 zł. No to sobie myślę jako radny, że i tak jest gmina na plus, no nie? No do tego brnąłem, a jeżeli nie jest tak, no to może jest inaczej, ale nie wiem jak jest, no bo nie będziemy się dowiedzieć. Ja mogę powiedzieć panie Marku tak po chłopsku, to tak jak pan mówi. No tak, no mogę. Ale tak jak radny Ziołka powiedział, ta działka była niezbywalna. Ale jak jeszcze dołożymy koszty sądowe panie radny, to podzielenie, to może być tak, że to nam się za bardzo też nie opłaca, bo jak ktoś daje więcej niż chce, no to coś tu jest też dziwnego. Ja mam takie pytanie jeszcze, ta działka, którą otrzymamy, jakie ona jest szerokości? 18 metrów. Bo nie mogła być mniejsza wydzielona. A cena metra kwadratowego to jest działka położona w terenach przemysłowych. No to wychodzi ostatnio, jak szacowane było do przetargu w strefie, wychodziła koło, o ile dobrze pamiętam, 900 zł za metr. Dokładnie. Przyjmijmy. A czy ta działka 1330 łamane przez 6 jest naszą własnością, czy ta następna w prawo od tej obdarowania? Prawo, to znaczy strona 8. Strona 7. Kupili państwo obywatele od, nie wiem, bo ja cały czas na mapach nie siedzę, kupili kawałek od tam, gdzie była ta zajezdnia, chyba przystanek, to chyba kupili, a tu po sąsiedzku to chyba kilkanaście lat wstecz kupiła Andaluzja, taka spółka. Czyli ja rozumiem, że dostajemy kawałek 18-metrowy, który jest bezużyteczny. Zamieniamy drogę, która była... Część drogi, bo dalej pozostaje. Nie, zamieniamy tą drogę łączką. Przerwa techniczna, nic nie nagrywa się, zapełniona jest pamięć.